Let's laugh. Are you ready? I hope so. How many people don't speak Polish, don't understand Polish? Okay, I prepared everything in my room. Welcome to Our Lady of the Bright Mount Church. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, święcenie pokarmów świątecznych Wielką Sobotę jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego powinniśmy się modlić przed i po jedzeniu. Przepełnieni wielkanocną radością zasiądziemy po rezurekcji do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. It is a tradition in the Polish Church, as well as of people from many cultures, to ask for God's blessing on the festive foods to be used at Easter. After 40 days of prayer and penance, we are ready to rejoice with the entire Church in the resurrection of Jesus our Lord. Let us bow our heads now in prayer and ask our Heavenly Father to bless us. Prośmy teraz Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Pochylmy głowy i w milczeniu prośmy Pana o błogosławieństwo. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami pośród świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Pobłogosław te chleby i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwany na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Blessed are You, Lord our God, Creator of the universe and all and our Father. You have guided us through prayer and fasting, and now fill our hearts with joy at the resurrection of Jesus and our share in His life. Remember that we are Your holy people, and bless this food for our rejoicing. Bless us too, and keep us in Your love. Blessed are You, Lord, our God, by all Your people, forever and ever. Amen. It's a great opportunity for all of us to pray together and pray together on this Holy Saturday. Let us pray to the Lord that we fully experience this special time in our lives. The death and resurrection of Christ is the greatest miracle as well as the ultimate manifestation of God's boundless love for the whole creation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Poprośmy też Maryję, która jest matką wszystkich ludzi wierzących i opiekunką całego Kościoła, aby pomogła nam jak najlepiej, jak najpiękniej przeżyć ten czas świąteczny, abyśmy
umieli doświadczyć tej tajemnicy, że Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, abyśmy my też mogli kiedyś przejść z naszego życia codziennego do Chrystusa zmartwychwstałego w niebie. Prośmy o to wszystko przestawiennictwo Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeszcze kilka ogłoszeń na zakończenie błogosławieństwa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do kościoła na adorację. Wejść można tamtymi bocznymi drzwiami. Jest adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, a następnie prosimy też, zachęcamy ci, którzy jeszcze nie skorzystali ze spowiedzi, aby dzisiaj się spróbowali wyspowiadać przed jutrzejszymi świętami. I moi drodzy, najważniejsza liturgia, Wigilia Paschalna, a więc ta Wigilia, w której ogłaszamy zmartwychwstanie Chrystusa, odbędzie się u nas o godzinie 5 rano. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy potrafią tak wcześnie wstać, aby przeżyli tą najpiękniejszą, największą i najcudowniejszą liturgię. Natomiast pozostałe msze święte z jutrzejszego święta o godzinie 9 rano i o godzinie 12 w południe. Polskie ciasta można kupić dzisiaj przed plebanią, to jeszcze na stół wielkanocny. Ja je za chwilę też pójdę tam poświęcić, żeby już było pewne, że one są też poświęcone. Te ciasta są wyrabiane, wypiekane tutaj u nas w parafii przez panie. To nie jest nic kupowanego w sklepie, więc sprawdźcie, bo to jest Mistrzostwo Świata. Zapraszamy też do sali parafialnej. Sala parafialna jest tam z tyłu, za plebanią, na dole. Kto ma problemy z poruszaniem się, od dzisiaj działają windy, więc można pojechać tam windą. W sali można oczywiście najbardziej atrakcyjną polską potrawę spożyć, czyli pierogi, a oprócz tego jest także kawa i ciasto, zresztą tutaj też. Bardzo zapraszamy. W następną niedzielę, to jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, w naszej parafii obchodzimy specjalny festyn Miłosierdzia Bożego, dlatego że w naszej parafii posiadamy relikwie siostry Faustyny. A jak wiecie, siostra Faustyna jest w tej chwili najbardziej czczoną polską świętą. Oczywiście Jan Paweł II będzie bardziej, ale jak zostanie ogłoszony. Dlatego zapraszamy, oprócz mszy o 9.12, także specjalna msza polsko-angielska o godzinie 15 z koronką do Miłosierdzia Bożego i zawsze będą wystawione cały dzień relikwie siostry Faustyny, a msza hiszpańsko-polska o godzinie 6.30. Serdecznie zapraszamy. Także oczywiście wtedy będzie można spróbować polską kuchnię. Atrakcje polskiej kuchni są w sali parafialnej za tydzień. Zapraszamy. No i oczywiście loteria bazarowa. W tym roku super atrakcyjna, bo pierwszą nagrodą jest kolacja ze mną, czyli z proboszczem. To jeszcze nic. Najgorsze, że to ja przygotuję tą kolację, więc to będzie nagroda dla odważnych. Oprócz tego oczywiście są nagrody pieniężne, $500 i $300. A bilety można kupić sobie tutaj przy wejściu na plebanie albo w sali parafialnej, także proszę ryzykować. No i tyle po polsku. A short announcement in English. I would like to invite everyone for a couple minutes of adoration of the Most Blessed Sacrament at the Lord's Tomb in the church. There will also be an occasion for Sacrament of Reconciliation. I would also like to invite you to a special Paschal Vigil tomorrow morning. The liturgy will begin with the procession at 5 a.m. Other masses will be at 9 a.m. and 12 at noon. At the entrance to the rectory, you may buy our Polish cooks, absolutely handmade and homemade. I also invite you to our hall, where you may treat yourself to some Polish pierogies and coffee. Next weekend, our parish will celebrate the Divine Mercy Bazaar. We invite everyone to a special mass with the Divine Mercy Chaplet in Polish and English at 3 p.m. Also, at the bazaar, there will be a chance to taste Polish kitchen and participate in a lottery. The prizes are, number one, pastor's dinner. I will cook the dinner. Number two, $500. Number three, $300. The tickets are available for purchase today at the entrance to the rectory and the parish hall. Parish hall is located in the rear of the rectory. I wish everyone the most blessed and amazing Easter. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Przeżyjcie te święta najpiękniej, bo to największe święta chrześcijańskie i każdy z was niech doświadczy tej wielkiej mocy z Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. God bless you. See you next time. Bye. Yeah.
Zachowań. Nie.